Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach AI The Somnium Files. Jesteśmy teraz w naszym mieszkaniu. Mizuki, możesz mówić? I dodatkowo odwiedziła nas Hitomi, która właściwie ucha tutaj przywiozła. Choć to nie sprawdzaliśmy. X-ray? Chciałoby się zdejść? To... Aha, okej, przepraszam, strasznie go oceniłem, a to chodzi o coś... czyli to jest blaszka z medycznego tytanium w jej prawym ramieniu. Okej, ciekawe czemu, co się stało? Jak Mizuki idzie w szkole? Jest trochę cicha, ale to bardzo mądra dziewczyna. A poza tym jest bardzo miła. Miła? Kiedy noszę ciężkie torby, ona przychodzi i pomaga mi bez pytania. Kiedy mam problem, a czasami przynosi mi kwiaty. Nie jest to, że jest całkowicie perfekcyjne, jeżeli chodzi o zachowanie, ale jest dobrą dziewczyną. A co ma na sumieniu? Jest parę incydentów. Raz ona wypuściła wszystkie żaby, które miały być poddane sercji. Innym razem uderzyła chłopaka, który nękał, nie wiem, czy ją czy kogoś, tak mocno, że wypadł mu ząb. Brzmi na coś więcej niż incydenty. A lubię to w niej. Jest taką małą clumsy. Clumsy to nie znaczy niezdara? Przypadkiem? Zaraz zobaczymy, co to znaczy. O, tutaj to sobie włączyć. Proszę bardzo. Clumsy. Niezdara, tak. Zupełnie jak Renju. Jak sprawia, że zaczęła gadać? Wiesz co? Właściwie to nie wiem. Nie zrobiłem nic specjalnego. Po prostu trzymałem ją przy sobie. Trzymała się? Trzymałem ją całą noc. Kiedy nadszedł świt, usłyszałam, jak mówi nauczycielka. I zaczęła płakać. Ale teraz wszystko z nią gra. Chyba się pozbierała, ale kosztowało to sporo łez. Przepraszam, że pytam o prawe ramię. Czy to ci przeszkadza? Możesz nim ruszać? Nie. Nawet go nie czuję. To był wypadek, czy... Chyba można tak to nazwać. Około 6 lat temu zostałam postrzelona w ramię. Nerwy zostały zniszczone i... Historia jest taka, że przestępca pewnego dnia włamał się do mojego domu. Nosił broń. Patrzcie, szybko przyzaje 89. Chyba, że to przez to, że zaczęliśmy go w innej rzeczywistości? Z tego, co mówił, brzmiał... Jak szaleniec. Narkotyki? Może? Niby policjanci powiedzieli, że nie był pod wpływem niczego. Po prostu losowa zbrodnia. Oj, pewnie taka losowa. Co? Sen, który widziałem. Jesteś inną nauczycielką? Tak. Podstawówce byłam. Wiedziałam, że uczyłaś Mizuki w szkole. Nie wiedziałam, że Mizuki mieszka z tobą. Wiedziałam o jej stosunkach z Renju, ale ona pisała cię jako swojego krewnego. Ale chyba tak nie jest. Mizuki wytłumaczyła mi całą sytuację. Mizuki żyje tutaj ze mną, ale nie jestem jej prawnym opiekunem. Dlatego nigdy nie byłem z nią w szkole albo nic z tych rzeczy. To wszystko załatwia Renju. Może nie jest dobry w wychowywaniu jej, ale on jest jej ojcem. Zajmuje się tymi oficjalnymi rzeczami. To był jeden z warunków, na jaki się zgodziłem, kiedy brałem Mizuki. To jest przypadek, że jesteś nauczycielką Mizuki. Wiesz, że Renju i wy znaleźliście się z liceum, prawda? Tak, ej, to kuchaj. Pracujesz w publicznej szkole. Tak. Dystrykt podstawówki. Jest to przypadek? Stałaś się nauczycielką... Że stała się uczycielką dziecka swojego przyjaciela? Cóż, nie zawsze planowałam być nauczycielką, ale... To nie był przypadek, że Mizuki skończyła w mojej klasie. Renju naprawdę chciał wysłać Mizuki do szkoły, gdzie uczyłam.
Ona się przyprowadzi, żeby być w dystrykcie odpowiedniej szkoły. To było około 5 lat temu, na wiosnę. Przed rozwodem? Tak, ale... Podobno Shoko to im przeszkadzało. Oficjalnie Mizuki żyje w domu Renju. I lokalna podstawówka jest właściwie dosyć daleko stąd, od mojego domu. Mizuki zawsze jedzie tam pociągiem z rana, żeby dotrzeć na miejsce. Gdzie jest Renju? Renju? Nie wiem. Naprawdę. Hitomi? Zdaje się nie wiedzieć, że Renju był w szpitalu. Okej. Okay. A tyle. Tutaj ławka, oj. Jak długo planujesz to robić? Właśnie, ile to trwa? Aż moje muskuły nie dowrzeszczały, żebym przestała. Nie jesteś w tym miejscu? Nie. Nawet nie jestem blisko. Moje muskuły się śmieją, jakby to było nic. Dave. Lepiej bym nie zaczepiała Mizuki o twoim miejscu, kiedy ona jest w tym stanie. Możesz zginąć. Tak, masz rację. Co do wiadomości Neil? Kiedy zacząłem mówić, Mizuki zrzuciła ciężary. Mizuki? Renju wysłał ci wiadomość, prawda? Co? On widział swojego kumpla. Dobra, zła osobowość, ale jest naprawdę dobry z technologii. Czasami pomaga. Zła osobowość? Była wiadomość wysłana wczoraj o 25. To brzmi znajomo? Mizuki, tatuś, wpadł na coś poważnego. Proszę przyjść do Bloom Park, do tutejszej karuzeli. W tej chwili. Tatuś potrzebuje twojej pomocy. Zrób co mówię. Tak, to było to. To było z telefonu tatusia. Ale nie chciałam nic mówić, ponieważ myślałam, że tatuś będzie podejrzany, więc zbyłaś cicho. Tak. Mój tatuś nigdy nie powiedział niczego takiego do mnie. On przynajmniej liczył. Musiałam iść. Nie, chwila, co? Nigdy nie powiedział do mnie czegoś takiego. Że na mnie liczy. Musiałam iść. Ale zaprosiłaś też o te. Była już ta rozmowa. Nie będziemy chyba to powtarzać, bo... Przeżyć to. Co twojej afonii? Tak, już gra. Dziękuję. Właściwie, nie tobie. Nauczycielka została ze mną całą noc. Dlaczego nie powiedziałaś mi o Hitomi? Nie mogłam. Nie starczy, że dam o swoich dnia. Ponieważ ty nie gadasz. Ponieważ ty nie słuchasz. Ula. Co do Hitomi? Jest moją nauczycielką, jest wyjątkowa. Jest przyjaciółką tatusia i mamą Iris. Sam jadam w jej domu. Ona jest dla mnie super miła. O, wiem, że nie powinnam. Powinnam kochać wszystkich moich uczniów po równi. A czasami widzę Mizuki po szkole i ona jest taka samotna. Nie może się powstrzymać. To miło z jej strony. Dlaczego otrzymałaś lodowy kolec? Kiedy dotarłam na miejsce, kolec był. On był wbity w oko mamusi. Nie myślałam jasno i ja. Jedyne co mi przyszło do głowy, to wyciągnąć go. I go wyciągnęłaś. Tak. Następnie Ota uciekł? Tak. Słyszałaś jakieś dźwięki? Przed dzwoniąc telefon? O, chyba coś nie usłyszałam. Ale nie pamiętam, skąd to dochodziło. Wystraszyłam się i schowałam do kolumny. Czyli było trochę otwarte, więc... Ona chyba wtedy coś zobaczyła w tej innej rzeczywistości, dlatego się schowała. Potwierdzam. Telefon zadzwonił o 21.02. To musiał być telefon w środku konia. Okej, co do Renju? Coś nie tak z tatusiem? Nie słyszałaś? O czym? Ona nie wie o wypadku. Czy oko było na kolcu? Nie sądzę. I soczewka była pusta? Tak. Dzięki. Przepraszam, że cię musiałam o to pytać. W porządku. Mizuki jest to ważne. Więc to nie Mizuki wzięła oko. Nie było go już. Kiedy znalazła matkę.
Nie znaleźliśmy jeszcze działki ocznej. Została prawdopodobnie zabrana przez sprawcę. Gdzie jest Renju? Nie wiem, gdzie on jest. Może masz ci pomóc, gdzie mógł pójść? Nie, nie do końca. Nie wiem, gdzie chodzi tatuś. Przed wiedzą ci, gdzie byłaś w szpitalu? Nie. Ale nie spodziewałam się, żeby to robił. Zawsze jest zajęty. Nie obchodzę go w ogóle. To jest smutny motyw. Podsumuj. Persiak, Mizuki uleczyła się z afonii. Czy to nie cudowne? Tak. Nie wiedziałam, że Hitomi jest nauczycielką Mizuki. Czy coś nie gra? Nie, to nic. Okej. Okay. Możemy teraz ruszyć do Marble. Zobaczyć się z mamą. I zobaczyć, czego się dowiem. No, staram się dowiedzieć czegokolwiek, czego jeszcze nie wiem tak naprawdę. Bo za chwilę powinniśmy znaleźć ciało Renju. O, czy to nie date? Proszę, proszę, dawno się nie widzieliśmy. Co się stało? Nie, chciałbym po prostu pogadać. Oszoczo nad nami chodzi, co? Był Rena. Ren oznacza Renju Akira. Jesteś ostry zawsze. Widziałam w wiadomościach. Och, jak to jest okropne. Jak zwykle przyjrzyjmy to sobie rzeczy. Tak, po prostu. Co sądzisz o... Myślisz, że to się liczy? Bary? Nie podoba mi się twój tekst. Mama, mój Boże. Zmieniłaś się, odkąd ostatni raz się widziałem. Jesteś teraz taka kwadratowa. Przepraszam? To jest lodówka! Ale hamstro. Muzyka... O, było? Chyba. Egzekucja? Co się tak, Dave? Wpatrujesz się strasznie mocno. Nie jest, po prostu rzuciłem się w oczy. Dlaczego teraz? Wszystkich czasów? To wisi tu przez czas. Serio? Co? Tak, to był dar od Rena, jakiś czas temu. On jest tu zawsze. Dar od Renju, okej. Okay. Coś jeszcze ciekawe tutaj mamy? Dary, postery. Ulotki. Postery. Sofa, stolik. Chyba wszystko przebadaliśmy. Tak absolutnie szybko, to jeszcze ewentualnie to. Hej! Co powiesz na buteleczkę piwa do twojej buzi? Broda? A co to zrobiłeś? Hej, date! Chcesz obejrzeć mężczyzn w fundoshis, to powiem ci strój, bijących się w pobębnach? Nie, dzięki. Wystarczy. Spójrzmy na mamę. Ten bar nazywa się Marble i jest w alejce nazwanej Golden Yokocho. Ona prowadzi to miejsce, nazywamy ją mama. Może ma ciało mężczyzny, ale ma serce dziewicy. Należy do jednej z... Należy do wielu pro-LGBT grup i tym podobnych. Okej. Co do Shoko? Mam coś, ale nie wiem, czy to ci się przyda. No dalej, gadaj. Wiesz, Shoko jest przewodniczącą pewnej firmy. Tak. Oni są zaplątani w niezłe bagno. Naprawdę? Tak. To mam związek z Kumakurami. Gangiem Yakuz, więc może Kumakury ją zabiły? Nie jestem pewna, ale mogłyby, na pewno. Może Shoko zrobiła coś, żeby je wkurzyć złych ludzi i oni ją za to ukarali. Jak się trzymała? Trzymasz? Jest dobrze. A ty, Date, kochanieńki. Nie widuję cię tu zbyt często. Jestem zajęty. Już podałeś szczęście. Ty, Ren. Pamiętam, jak gadałeś z szczątkami bourbonu.
Śmialiście się. Utopiliście smutki. Czasami się nakróciliście. Raz się nawet pobiliście. Pamiętasz to? Naprawdę? Ach tak. Nie pamiętasz? Twoje pijane dupstro wylało piwo na zegarkę Rena. Ren był wściekły. Ważniejsze niż moje życie, coś. Proszę się ciebie. Ten zegarek znaleźliśmy wtedy w beczce. Raczej był taki istotny, może jest kluczem do czegoś. Chyba tylko wtedy widziałem Rena takiego wściekłego. No to tak dobrze to pamiętam. Chyba to już też słyszeliśmy tą historię, choć już nie wiem co słyszeliśmy. O tak, jego ulubiony zegarek. Ma to od swojej nowej kochanki. Darna rocznica. To było oczywiście po jego rozstaniu. Wcześniej mieliśmy to z Mizuki, prawda? Ren był taki szczęśliwy, pokazał mi go. Od tamtego czasu chodzi z tym zegarkiem. Gdzie jest Renju? O, trochę minęło, nie mam pojęcia. Coś z nim nie tak? Powiedziałam mamie o wypadku. I o tym jak zniknął ze szpitala. Co? O nie, naprawdę? Tak. Rozumiem. Skąd tartuje się z sobą, czołkowie się dowiem. Proszę, zrób to. Podasz mi szklankę wody? To nietypowe. Nie bourbon? Pracuję. Ja piję w pracy cały czas. Mamy dosyć inne zawody. O, myślisz, że to takie same. Przeze mnie ludzie wymiotują. A ty sprawiasz, że ludzie wymiotują prawdą. Mało poetyckie porównanie. Mama spędza czas w pracy w ten bar, ale jesteś pełna sekretów i poufnych informacji. Pijani ludzie nie są zbyt ostrożni z sekretami i plotkami. Wiadomo jak to jest. Więc miejsce takie to jest perfekcyjne zbieranie informacji. Nieważne czy to politycy, biznesmeni, polityka, biznes, rozrywka czy nawet zbrodnie. Mama wie o tym wszystkim. Za każdym razem kiedy mam problem ze śledztwem, przychodzę do niej. Co robisz teraz swoją drogą? Poleruję Bonito. Nie jest zbyt dobrze znane, ale suche Bonito jest sfermentowanym jedzeniem. One są gotowane i smażone. Co przyciąga konkretne pleśni, gdzie się starzeje. To zajmuje około 3-4 sesji pleśnienia. I dzięki temu dostaje się naprawdę wysokiej jakości Bonito. Mama czyści teraz go z pleśni. Podsumuj to dla mnie. Kroko była zamieszana w nielegalne aktywności. Prawdopodobnie wynajęła telefon. Wynajęty telefon został użyty właśnie w tym celu. Kumakurę. Mają związek z Renju. Pamiętam jak mi to mówił. Chcesz ich odwiedzić? Tak, mam nadzieję, że nie będą sprawiali problemów. Okej? Okay. Nic więcej? Na razie idziemy do Sunfish Pocket. Tam powinniśmy znaleźć ciało, chyba że rzeczywiście historia rozwinie się inaczej, co byłoby dla mnie mega pozytywnym zaskoczeniem, ale z drugiej strony nawet na to zbytnio nie liczę. Nie będę zły, jeżeli tak nie będzie. Okej! Okay. Witamy w domu, morski królu. Kaio? Morski królu? O, to twój pierwszy raz tutaj? Przepraszam, jestem tu jako klient. Muszę porozmawiać z kimś o czymś. Ota. Jezu, dzieciak. Przepraszam. O, proszę pana, proszę poczekać chwilkę. Date. Jedną rzecz tylko zaczę. Okej. Muszę sobie zgrać od razu miniaturkę, bo nie byłem pewien, czy mam już ją zgraną. A później o tym po prostu zapomnę. Wybaczycie mi na chwilkę, mam nadzieję. Okej. Spójrzmy na dół.
syrenkę. Jeszcze mam tutaj bardzo dużo rzeczy. Co jest w pudełku? Wrotowany w dół syreny. Możesz po prostu powiedzieć ogon? Okej. Trójzęby. Jaki rodzaj mebla chcesz wypić? A może lekkie piwo? Nie. Ryż? Można pić ryżu. Spójrz, to jakaś tam wodna, skórzana sofa. Ale ktoś mógłby to zgadnąć. Można to w grę wypić? Table? Okej. To wygląda jak urządzenie do unoszenia się, racja? Ale tak naprawdę to wielki pączek. Uhu, plot twist. Teraz dwie beczki. Lada. Inne syrenki. Dziewczyny pracują. Hej, Ota! Postawisz mi piwo? Co? Dlaczego? Wiesz, piwo smakuje lepiej niż kiedy ktoś inny go kupi. Musisz wrzeszczeć. Snack. A coś jeszcze? Możemy sprawdzić? Klient? Ten klient wygląda, jakby miał zaraz umrzeć. Mam nadzieję, że nie przywali tej swoich oszczędności. Mam naprawdę chorego. Okej, ten, tak samo. Wszyscy wyglądają na chorych. Na syrenka. Zdjęcia dziewczyny. Stres w twoim typie, co date? Sorry, ale żadna mi nie pasuje. Nie interesuje mnie taki rój. Jestem raczej rybakiem, który łapie duże sztuki. Co? Oka mówi, że lubi starsze kobiety. Oho! No może matka Oty? Czemu nie? O, kamera. Coś jeszcze? Nas tu interesuje? Okno. Kremowy napój? Brzmi, jakby pasowało do Oty. Omlet ryżowy. Wygląda pysznie. Menu. Tu jest Ann, okej. Okay. Laptopa nie możemy nawet przeszukać. Dobra, pogadajmy z Otą. Stop. Oto siedzi przede mną. Czy możemy z nią pograć? Tak, możemy. X-ray. Date. Muszę być. Przykro mi, ale to ja muszę przynieść te smutne wiadomości. Nawet z X-rayem i ubranie nie staną się przezroczyste. Twoje bicie serca i ciśnienie krwi podnosi się. Koncentracja, stężenie, no jakieś tam czegoś w twojej krwi bardzo wzrosła. Co się ekscytuje? Kości? Czy jest tu Renju? Nie. On nigdy się nie pojawia. Ja ostatni raz tutaj był. Niech pomyślę. Jest właścicielem. Nie managerem, więc sam wpada, ale nie tak często. A kim jest morski król? Tak nazywamy klientów. My z ręki serwujemy morskim królom. I my naprawdę jesteśmy syrenkami, wiesz? Nie ufni nikomu. Co? Wszyscy, którzy tutaj pracują, to prawdziwe syreny. A masz nogi. To dar od Poseidona. Dostaliśmy nogi i stopy. Byśmy mogli zbierać, łupić bogaczy i zdobywać zagraniczną walutę na rynku pracy. Date, chodźmy. Nie, jeszcze nie. Star wiele rzeczy, których możemy się dowiedzieć. Nie słuchaj jej jej piosenki i pieśni. Przedstawienie się? Co drogą, przedstawiłem się. Jestem Krama Date z MPD. Jesteś detektywem? Coś w tym stylu. W tej kawiarni kelnerki są uznawane za syreny. Syrena. Okej, tu już raczej niczego się nie dowiemy. Przejdźmy się do Oty.
Oto siedzi przeciwko mnie. Widziałeś Renju? O, nie, nie widziałem go. Czy to jest związane z tym, co się stało w Bloom Park? To ciało na karuzeli była Renju. Nie wiedziałem, że to jest mama Mizuki. Czy ona zmieniła imię czy coś? Mizuki widziała ciało własnej matki, a ja po prostu zostawiłem ją, jak tchórz. Z tym takim gnojem, zgadzam się o to. Miałem zostać, miałem coś zrobić. Dlaczego to nie zrobiłem? Zżera się do środka, co o to? Tak, serio. Ten dzieciak ma za dobrze. Nie, ty tu siedzisz i dodajesz... swoje opcje. Też możesz zamówić date. I na to jestem wściekły, Ota. O co chodzi z tą włócznią? Nie jest włócznia. To należy do Posejdona. Boga mąż? Wiesz, który są? Po co ci to? Pracujemy naszych klientów jak panów oceanów. Dajemy im trójzęby. To jak taki mały system rankingowy. Bardzo zależy od rangi. Jest brąz, silver, gold, platyna i orihalkum. Ile czasu wydałeś na dziewczynę? Coś to nie brzmi zbyt dobrze. Raczej sposób na pokazanie przynależności, rangi, odzielić naszych klientów od tych pieniędzy tak bardzo, jak to jest możliwe. Co? To brzmi jeszcze gorzej. Czy jesteś tutaj stałym bywalcem? Jasne, że tak. Czas tutaj, kiedy mam czas, pieniądze. Byłem też tu wczoraj. Około 18:30 chyba. A nie mogłem wejść. Chciałem wielki znak na przywejściu. Ty powiedział, że to miejsce jest zarezerwowane na jakąś imprezę. A wszedłem za kawary, wiesz? Nie chciałem iść do domu. Więc kupiłem sobie nowy. Nowy co? Telefon. Stary, wpadł do kołuży, pamiętasz? Dlaczego tu jesteś? Wiesz, martwi się o Tessę. Iris? O co chodzi? Wczoraj w nocy? Cóż, było już po północy. Bardziej z rana? Nie wchodź mi czas. Co się stało? Tessa streamowała jak zawsze. Z jej salonu, w domu. Ale nagle? Właściwie? Pokażę ci. Zawsze grałem jej streamy. Co za stulej. Okej, zobaczmy co się stało. Trochę się denerwuję od jakiegoś czasu. Łapię, dam się wszystko. Okej, wszyscy. To jest moja debiutancka piosenka. Dajesz. Ha? Co to może się tutaj po rodzinie? Sąsiedzi! Czy to znowu date? Powiedziała o nas na transmisji. Okej, sekunda! Już idę! Przepraszam wszyscy, coś się stało. Ale muszę iść. Zaśpiewam wam resztę innym razem, pa! Ciekawe, sąsiedzi powiedzieli. Gaś gówniaro, bo dzielnicę wejrę wezwę. O co chodzi z twoim trójzębem? Trójzębem? Ciągle to mylę. Jest wciąż złoty. Nie jest zbyt dobrze. Jak dużo wydałeś, żeby go mieć? Tam około 200 tysięcy jenów? Nadal rozumiem, dlaczego ktoś chciałby zabić innego człowieka.
Kiedy się pojawił ten gość? Rodziłem po streamie, więc około drugi? To było dziwne, nie? Odwiedza się drugi nad ranem? A następnie ona idzie sobie? Wygląda naprawdę poważnie. Martwiłem się o nią, więc próbowałem zadzwonić, ale ona nie odpowiadała. Nie czytała też żadnej mojej wiadomości. Myślałem, że może ludzie w sam pokryt coś wiedzą. Tessa gdzieś pracowała. Miała wiele przyjaciółek. Jestem jedną z nich. Ale nie wiem, co się z nim stało. Popytałem też innych dziewczyn, ale żadna nic nie wie. Aiba, zadzwonię do Iris. Numer, do którego dzwonisz, jest nieosiągalny. Nie ma szans. Darsier, proroctwa nie są raczej możliwe. Coś nie tak, proszę pana? Nie, nic. Kracie, sytuacja, wszystko gra. Tak się martwi, że ledwo mogę jeść. O, to jesteś dupkiem. Wspominam. Proszę, Jerry, nie cierpię. Wygląda, żebyś jadł, jak tylko chcesz. Nie ma z tym żadnych problemów. Podsumuj to dla mnie. Date, Renju nie ma w tym miejscu. Mamy inne obszary do przeszukania. Tak, masz rację. Okej, moi drodzy, przed nami Kumakura Biuro. Biuro Kumakur. Tam spotkaliśmy po raz pierwszy Soul. Zobaczymy, czy teraz będzie też samo. Wątpię, myślę, że teraz może to potoczyć inaczej. Zginie Renju. Zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy. Na flowcharcie. A i tutaj, o mój Boże. Bo wtedy... Wiecie? To było to... Dycha tutaj. Okej, jest fajnie. Tak, oni wtedy, dosłownie tutaj, czyli jakby już to się stało, znaleźli ciało Renju w tym momencie, bardzo szybko. A tutaj jesteśmy jeszcze tak daleko od tego. Co to się stało, Spray? Były podejrzenia na Iris. Wydaje mi się, że te podejrzenia na Iris nie są takie głupie, ale no, to jeszcze zobaczymy. W tym momencie będę się z wami żegnał. Jak zawsze zachęcam was do dyskusji w komentarzach, do dołączenia do dyskusji w komentarzach, zostawiania łapki w górę, suba, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście, żeby być na bieżąco. Wychodzą naprawdę duże serie, takie jak Steins Gate czy Persona. Warto być na bieżąco. No i oczywiście dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.